Podejrzewam, że nie ma takiej zapowiedzi, której byście nie słyszeli. Podejrzewam również, że nie ma takich piosenek w naszym repertuarze, które byśmy już wam gdzieś na mapie Polski w ten czy w inny sposób nie zagrali. Jest na jedno, nie chcę zagrać. No to jest prawdziwy specjalista, on był na większej ilości koncertów niż jak ten niż ja. Kochani, specyfika naszych koncertów dzisiejszego zupełnie inna, tak jak jeżeli ktoś z was wyczytał sobie na rozkładzie jazdy naszego spotkania, ten dzisiejszy set to set, który my ułożyliśmy dla was z piosenek, których nie wybraliście. Jutro będzie ten, który został w głosowaniu wybrany jako 20 utworów, które chcieliście się tutaj właśnie usłyszeć. Ten zabrzmiał jutro wraz z koncertem Rafała Nosala i Tomka Lewandowskiego tego dzisiejszego wieczora. Ja tylko jeszcze kilka słów technicznych, jestem przy mikrofonie, więc coś potem przegonię. Kochani, jutro ruszamy w górki, chociaż to jest dosyć szumna nazwa. Te warunki atmosferyczne, które są i które będą jutro, zapowiadają jeszcze większą ilość śniegu niż jest dzisiaj, będzie padało. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby wyruszyć taką trasę, która da po drodze w miarę szybko możliwość tym z nas, którzy się nie będą czuli na siłach, żeby iść dalej w warunkach zimowych, bądź to ze względu na kondycję, bądź to ze względu na zwykle chęci, bądź to na przykład ze względu na niedostatki sprzętu zimowego, bo nie każdy musi mieć doskonale przygotowaną szafę z zimowymi sprzętami do górskiej wędrówki. W związku z tym podjedziemy sobie jutro o godzinie 11 busami na Przełęcz Wyżniańską i stamtąd pójdziemy w kierunku schroniska pod Małą Rawką. W tych warunkach śniegowych, które w tej chwili są, do tej małej rawki od parkingu powinna to zająć jakieś pół godziny, więc to będzie tyle długi odcinek, że... Do schroniska, oczywiście mówię. Na tyle długi odcinek, że ci z was, którzy na przykład będą chcieli sprawdzić, na ile chcą być w zimowych Bieszczadach, to będą w stanie przez to pół godziny to ocenić i ewentualnie zostać w schronisku na przepyszczy na leśnikach, tudzież na Dziamędziówku, na czymś tak. A jeżeli ktoś poczuje w sobie siłę potrzeby wzywania gobru, to Magda Sudacka będzie z tymi chętnymi w stanie wejść na małą, a może i wielką rawkę, na którą tam jest około 40 minut do godziny podejścia w zimowych warunkach. I potem zobaczymy, co dalej z naszych warunków pogodowych. Więc będzie możliwość podziału na zdecydowanie łatwiejszą trasę i na tę, która będzie wymagała pewnych umiejętności i sprzętu zarazem. Tymczasem koncert Cisza, jak ta dzisiaj wybraliśmy dla was piosenki, mieliśmy o tyle ograniczone możliwości, że wiele z tych pieśni, które chcieliśmy wam zagrać, po prostu wybraliście ręce. W związku z tym my musieliśmy wśród tych pieśni, które pozostały w naszym repertuarze, ułożyć jakiś set na spotkanie z wami. I nawet się piosenką na wskroś górską, która opiewa miejscowość całkiem niedaleko od Ustrzyk Górnych, piosenki bezpośrednio Ustrzyka Górnych, że to też co nie ma. Ale jest piosenka o miejscowości Cisna. I jak to jest, no, zdajecie sobie z tego sprawę, piosenka się tu Miłość Cisna. Blaskiem oświetlają nas, wiatr nad tą łąką, jego
tym nie tylko, że mieliśmy całkowicie wolnych myśli, układając piosenki na to spotkanie dzisiejsze z wami, również czysta fizjologia, proza życia codziennego sprawiła, że taki wybór piosenek na dzisiaj jest, jaki jest. Otóż Ilona zmaga się z zapaleniem krtania, z zapaleniem gardła. Na szczęście w zespole Cisza, jak ta, jak wiecie, śpiewa więcej osób niż tylko jedna czy dwie. W związku z tym wszystkie partie tak. Ja wiem, że wy czekacie na cały czas, że Darek zaczął śpiewać w zespole. Jesteśmy całkiem bliscy tego, już dwie z pięciu osób nie śpiewają, w związku z tym jak to dalej pójdzie, to... Będzie musiał. Ale póki co, nasze dobre serce powoduje, że nie robi wam tego. Kochani, tymczasem ballada do słów poetki w wykonaniu naszej Oli, która teraz nie wielu nie ma zapalenia czegokolwiek. To co mówię? Thank you.
dzisiaj w gronie przyjaciół, bo nie może być tutaj innego określenia dla ludzi, którzy przyjechali, żeby się sami spotkać z tylu różnych zakątków kraju na ten kraniec, tutaj kraniec Polski do Ustrzyk Górnych i to w takim okresie zimowym nie może być innego określenia niż przyjaciel zespołu właśnie. Więc w takim gronie przyjaciół jesteś w stanie też zaryzykować zagranie pieśni, której dawno bardzo nie graliśmy, właściwie od premiery płyty. Nasze ostatnie więcej liczenia. Ta piosenka chyba nie zabrzmiała na koncercie, albo bardzo, bardzo rzadko w każdym razie. Ale ma bardzo podobny tytuł do pieśni, do słów pani Wysokiej Tokarczan, Niebiesko. Tym razem to wiersz, który nosi tytuł Niebieski. Potrzebują waszego wsparcia wokalnego. Nie mam żadnych wątpliwości do tego, że znacie piosenki, które dzisiaj zaśpiewamy, więc jeżeli tylko macie ochotę i siłę po tym dzisiejszym, większość z was przyjechała dopiero dzisiaj w Ustrzyki, także wiemy, że znaczenie jesteście drogą, ale jeżeli macie jeszcze siłę, to śpiewajcie z nami, nam będzie łatwiej pokonywać te niedostatki gardę, bo niech będziemy was słyszeli. Kochani, można powiedzieć, że poniekąd będziemy nawoływać do tego pieśnią kolejną. Śpiewajcie do nas jeszcze, mówcie do nas.
że nie mają żadnych wątpliwości, dlatego że ci szaki przechodzą w góry. I kolejny wiersz, który dość rzadko ostatnimi czasy gości na naszych koncertach, prawdziwy klasyk po zaśpiewanej Bolesław Leśmian i fragment tego dużo, dużo dłuższego fragmentu w malowanym duszniaku. Fragment wynaleziony przez Dariusza Borowca, bardzo piękny fragment. Dla pani Rosie to był płacz. Jakbyś klęczał śmiał, z niedostępnym oczom wpatrzona w widzenie. Płaczesz przez cel i wstrząsę wylękłego ciała. Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczą niezwykle. Karmionym stwom, spłakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń, dopiero schorany. Zadaję ciemną nocą tłumione pytania, odpowiadasz bezładnie, ja słucham z uśmiechem. Klasyk słowa, którego wiersz dzisiaj w ustach Mateusza wybrzmiał Kazimierz Przerwa, Edyt Majer i taka piosenka, która całkiem można na głosy załatwić. Bo poeci słyną z tego, że we wszystkich swoich wierszach cały czas szukają miłości swojego życia i w momencie, w którym znajdują tę miłość, najczęściej przestają być poetami. No może Leśmian nie przestał, ale Leśmian tych miłości znalazł kilkanaście, w związku z tym miał, prawda, z czego czerpać te swoje miłości.
większość poetów jednakowo, że znajduje miłość swojego życia, przestaje pisać, więc właściwie może powiedzieć, że nie należy im życzyć tego, żeby szybko znajdowali, bo wtedy piękny wiersz przestaje powstawać. Ale poeta, który przerwa do Fajer, napisał piękny wiersz właśnie o szukaniu. Ciebie szukają. Wśród kobiet roju szukałem ciebie o każdej godzinie i pełen byłem trwóg i niepokoju, że zanim przyjdziesz, życie moje minie. Bo nie wątpiłem, że jesteś. Szukając daremnie, w kobietach ciebie coś istniało we mnie, w sercu i w myślach, to co mi we mnie. Bo nie wątpiłem, że jesteś. Czekanie moje nie jest złudzeniem, że niedaleko gdzieś od ciebie stoję. Którą zapowiadaliśmy, zwykle, jak pewnie pamiętacie, taką anegdotą dość śmieszną na temat Leonarda Cohena. Jak wiecie, pewnie wszyscy, ten wielki bard pieśniarz przeniósł się całkiem niedawno na niebieskie południe, dołączył do tych wszystkich wielkich twórców, którzy tam tworzą największą kapelę świata. To oczywiście bardzo, bardzo smutny fakt, że odchodzą ludzie, którzy jak w ładnym stacie napisali, dziwne teraz czasy są takie, że zaczynają umierać ludzie, którzy wcześniej nigdy nie umierali. I rzeczywiście w jakimś sensie tak jest, że jak się patrzy na takie postaci właśnie jak Leonard Cohen, które towarzyszyły większości z nas pewnie przez dużą część naszego życia, przez pryzmat swojej twórczości, to trudno uwierzyć, że takie postaci też mogą znikać, a jednak przenoszą się na te niebieskie południe.
I w związku z tym anegdota żartobliwa, cokolwiek przestała być aktualna, przestała być żartobliwa. Pozostała pewna stylistyka tworzenia pieśni, tu akurat autorstwa Mariusza, który sam zmierzy się z wierszem autorstwa Jonasza Kofty z tytułem Czułość. Bardzo rzadki gość na naszych koncertach, bardzo rzadka gościuła, może powiedzieć, piosenka. Piosenka, która została też incydentalnie, pojawiła się jak efemeryda i zniknęła z naszych koncertów. Sami to bardzo do końca nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale dzisiaj też jest taka okazja, że w tym gronie możemy spokojnie tę piosenkę zaryzykować przed wami. Może pewnie zupełnie już nie pamiętamy, a przy okazji sprawdzimy, czy być może wy ją pamiętacie, chociaż gramy ją tak rzadko, że chyba nawet Ola z Radomirem nie miał okazji słyszeć na koncercie w tym roku. Piosenka będzie o tęsknocie, to mała piosenka o tęskniny. Jedna z moich ulubionych. Płyną słowa, niosąc nasze ciepłe myśli.
od nowa. Może mi się dzisiaj przyśni. Może ciepło twych policzków znów poczuję dziś na dłoni. I niesforny kosmyk włosu połaskocze mnie po skroni. Wystąpiła miejsce w innym naszych koncertach. Tym razem zapraszamy Mateusza tu do przodu, do tak zwanego pierwszego rzędu, chociaż dzisiaj przez specyfikę naszej sceny pięknie przyozdobionej tutaj przez Sebastiana i Paulinę, którym serdecznie za to dziękujemy. Pewnie was zaskakuje może ten anioł, który tam stoi z tyłu. To jest, drodzy państwo, Szemkel. Szemkel okazało się, że lepiej się prezentuje z tyłu niż z przodu. Więc myśmy na tę okoliczność ustawili go dzisiaj w ten właśnie sposób. Tutaj Paulina z Sebą nazwali go Szemkelem jakim? Obrażonym? Pogniewany. Więc jest to pogniewany Szemkel i staraliśmy się tak na szybko wynaleźć trochę powód, za którego miał być pogniewany, natomiast takiego powodu nie znaleźliśmy, to mówimy po prostu szczerze. On ładniej wygląda z tyłu niż z przodu do tekstu. Kochani, wspomniana już dzisiaj przez Grześka Błędka Bieszczacka zamieszkała ostatnio w Toruniu i wiersz Włóki właśnie do muzyki Mateusza. Już dobrze. Choć czas
czasem jeszcze, żeby to sprawdzić. Dotykam rany. Wczoraj powiedziałem na koncertach już bardzo, bardzo dużo słów przez te wszystkie razy, też tam spotykaliśmy, operowaliśmy o naszym krańcu świata i właśnie dzisiaj nastał ten moment, w którym z większością z Was spotykamy się właśnie na naszym krańcu świata. Jeśli chodzi o polskie góry, to można powiedzieć, dalej już się pojechać, pojechać do Ustrzyk Górnych i po raz kolejny, Pani Wiesławki, to Koczan, po raz kolejny wiersz rodem z Bieszczadów i po raz kolejny muzyka autorstwa Mateusza, który tym razem po całości zmierzy się z tym utworem, a ja pójdę tam, gdzie zwykle, Was tak akurat w ogóle nie zaskoczy. Tak pięknie śpiewacie. Dobry wieczór. Nie zapomniałem. Dobry wieczór. Zobaczcie pięknie, zobaczymy teraz. Z reguły tylko końcóweczka, a są jeszcze zwrotki. Nie dało mi się. Tylko żeby, tylko darów. Tylko żeby perkusista nie przeszkadzał.
Specjalnie. To jest jeden z lepszych perkusistów w Polsce. No spróbujemy. Tak, tak. Zresztą, jeżeli jutro popada tak jak dzisiaj, padało śniegiem, to nie jest to w ogóle wykluczone, to będzie technicznie, jak koniecznie. Napiszecie swoich szefów, nie wiem, żon, mężów, że sorry, ale wracam na wiosnę. A to nie jest takie najgorsze rozwiązanie. Dobrze, Kamil, to takie bardzo proste, bo to takie starsze piosenki, które tam wszyscy znają, śpiewać i tak dalej. A zobaczymy, jak jesteście przygotowani do naszego najnowszego projektu muzycznego. Projektu... Przygotowani albo nie przygotowani jak zwykle, akurat Państwo nie mają do tego żadnych wątpliwości, że nie jesteśmy. Doskonale jak mówisz sobie, ale to bez nas. Będziesz po prostu przyzwyczaili, że muszą. Kochani, piosenka z projektu ze starej szuflady. Myślę, że tam akurat nie muszę nikomu tłumaczyć, jaka geneza tego projektu była. Ja tylko dodam od siebie, że dzisiaj jak słuchałem koncertu Grzesia Śmiałowskiego, to chciałbym wyrazić żal, że Grzesiu do tej pory nie rozpadł, bo kilka jego piosenek chętnie bym uratował. Kochani, piosenka do słów Wisławy Szymborskiej i odnaleźliśmy nareszcie, już po wydaniu płyty, więc ta anotacja na płycie, że autor poszukiwany jest nieaktualna, mniejszym autorką, autorką muzyki do tego wiersza jest pani Rita Rhodes, obecnie przebywająca w Stanach Zjednoczonych na stałe, nie panująca powrotu do kraju i wyrażająca wręcz radość z tego, że ta pieśń rzeczywiście została w jakiś sposób uratowana. I nas też to cieszy, bo uważam, że to bardzo piękny wiersz Wisławy Szymborskiej z bardzo ładną muzyką. Dzień. Dzień jak płacę za królową, kiedy w
Błazen rozproszy się na ścianie i stuknie w sufit głupią głową. I stuknie w sufit głupią głową. Co może na swój sposób boli w dwuwymiarowym świecie? Może własnowi się na moim dworze, wolałby się w innej roli. I wolałby się w innej roli. Królowa z okna się wychyli, a błazen z okna skoczy w dół. Tak każdą czynność podziwili, ale to nie jest pół na pół. Ale to nie jest pół na pół. Ten błazen wziął na siebie gest. Będziemy musieli was wszystkich zabrać na trasę. Bo nie na wszystkich miejscach tak będziemy śpiewali. Tak będziemy. Kochani, kolejny utwór z projektu Zostaje Szuflady. Tym razem łatwy do śpiewania, przynajmniej wygląda. Również dla tych z was, którzy tego projektu jeszcze nie poznali tak do głębi, bo też nie wiem, czy to w ogóle tym drogie są. Utwór, który jest przekładem z Paula Simona, jeden z dwóch takich utworów na płycie ze starej szuflady, projekt ze starej szuflady, będzie to piosenka Boxer. Dla naszej Pauliny. Yeah.
Ja myślę, że był nasz chyba najbardziej sławny bokser Andrzej Wolta, że myśmy też w połowie tak skutecznie jak Mateusz śpiewa, to byśmy mieli to miejsce. Kochani, bardzo nam miło, że tak gremialnie te najnowsze utwory należą na to, że ten projekt miał sens. One właśnie po to powstały. Z takimi piosenkami, bo czas pokazał, że, i to bardzo krótki czas, że te piosenki rzeczywiście są śpiewane, na co wasza reakcja dzisiejsza chociażby jest najlepszym dowodem i bardzo was nas cieszy, dzięki temu te piosenki powrócą do śpiewników, które są na szlaki i być może będziemy mogli sobie je pośpiewać gdzieś tam, czy z wami, czy z innymi turystami gdzieś tam na szlakach górskich. I kolejna piosenka z tego właśnie projektu, piosenka dużo smutniejsza, ale już tak się przyjęło, że na każdej naszej płycie ciszowej, jak zapewne wiecie, jest jedna piosenka, która jest co najmniej jedna, ale jedna, która jest zdecydowanie pieśnią smutną. I tak oto piosenka bardzo nostalgiczna również na tej kompilacji się znalazła. To piosenka z repertuaru nieistniejącej już od wielu lat grupy 3 dni tyłem z Danielowa, na której to granie mamy od ich błogosławieństwo. Taka opowieść z pieskiem w tle, bo tego nasz piesek też tutaj, prawda, pięknie rozłożył pod sceną. I tak na świeżo pracuje na scenie, prawda? Ci z was, co w pierwszym rzędzie, to wiedzą, jak to wygląda. Zarabia na chleb, na żabę tak zwane. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dla psa. On rędy nie ma, a dobry jak człowiek. Ja przez to, że ślepy coś zawsze mam, więc jeśli łaska, nie dajcie mu zdechnąć. Bo jeśli umrze, umrę i ja. Coś wrzuci, dobrej grosze dwa, bo przecież to licha pełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i panu łapę daj, to już myślę raczej, niewiele trzeba dać. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę na psa. Może coś wrzuci, dobrej grosze dwa, bo przecież to licha pełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i panu łapę daj, do uczty, że raczej niewiele trzeba dać. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dać sam. Pójdźmy już, bo wieczór nas zna, do słońca drzwi zamknij, pójdźmy już, czas spać. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, a tam mój Pan leży tak zimny, więc chyba już spać.
zakopałeś po moście tak z księdzem jak chciał, choć biednemu człowiek dał więcej niż miał. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, a dla mój Pan. Piesku, daj Pani łapę, może coś wrzuci do tej grosze dwa, bo przecież to mi kapełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i Panu łapę daj, dołóżcie, że raczej niewiele trzeba dać. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę Tarsa. Piesku, daj Pani ławę, może coś wrzuci dobrej grosze dwa, bo przecież to mi kapelna, idzie do przodu i życie trwa. Piesku i Panu ławę daj, dołóż te, że raczej niewiele trzeba dać. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dać sam. Starsza piosenka, ta była z gatunku takich pieśni ciemnych, takich smutnych, które wolimy śpiewać mniej, chociaż uważamy, że treści, które niosą, są często nawet ważniejsze niż te, które niosą jakieś całkowicie pogodne. Piosenka zdecydowanie pogodniejsza, piosenka z płyty bodajże Chwilę, więc już ładnych chwil temu powstała. Mariusz Borowiec, opióra i gitary z naszej przedmioty i piosenka z naszej trzeciej bodajże płyty. Nadzieja.
przyszłości, ale jest nadzieja. Ja bym potrzebował waszego wsparcia, gdyż nie wiem, czy wiecie, ale Mateusza nie tak łatwo wcale tam wywabić za tej perkusji. To nie, on mnie to bardzo chętnie wcale nie przychodzi do tego mikrofonu. Także jakbyście mi pomogli brawami, to na pewno się da nam wywać tego piosenka. Autorskich, to jest nadzieja na to, że ten świat ma jakiś sens. I ten świat zostanę. Mówię, zostań jeszcze. Zostanę. Zostanę, za chwilkę zabrzmi. Chciałbym chcieliśmy jeszcze raz wam pięknie podziękować za to wspólne śpiewanie, to tutaj wspominamy, że to na koncertach najbardziej poruszający moment na koncertach, w tym, co nas spotyka gdzieś tam na trasach koncertowych. Jeżeli tak ktoś z was opowiadał taki film też kultowy, może Dzień Świra. Na każdym koncercie, a są bardzo różne koncerty, wszystkie są takie piękne, że wszyscy tam od początku do końca śpiewają, że nas uśmiechają. Czasami jest tak, że na całej sali spotkamy też te jedne słuchające oczy. Jak Marek Kondrat w pamiętnej chwili. I tutaj akurat w tym gronie nie brakuje nam tego wsparcia i bardzo wam pięknie za to dziękujemy. Zostanę. Dobry wieczór. Michał tutaj wywołał mnie za perkusję i ktoś krzyczał, zostanę. I było wróżebne. Zostaniesz. To jest ostatnia piosenka, którą wykonuję z tym zespołem. Tak, że... A, jeszcze Kraniec Światy nie był. Ktoś przespał. Dzisiaj naprawdę mam komu dedykować, także zostanę. Ale no. Dziękujemy. Nie,
macie, to może ja mam coś na przygryzkę. No wszystko dobre są pierogi. Śpiewamy za nie możemy pierożków jeść. Darek może jeść pierożki. Z tym śpiewaniem do OZ. Słuchajcie, już po mnie. Jutro będzie bardzo poważny dramat, także... Ale jestem dobrze spokojny, jeżeli tak bardzo śpiewacie z nami piosenki, których nie wybraliście, co będzie z tym setem, którego sobie wybraliście? Nie musicie przychodzić, chodźcie za mną. Tak, jutro, a śpiewać będziecie w Pani... Czy jeszcze jedna piosenka z projektu ze starej szuflady... Romana Romanczuka, Wigilia codziennie.
ja powiem bez głosu, to zaczyna być pieśń prorocza. To jest rada. To jest poziomy. Kani, dlatego będziemy się ratowali tutaj, prawda, głosem innych członków zespołu Dziszekta. Nasza szara eminencja Mariusz, który dla całej prawej części sali, czyli z waszego widzenia lewej strony sali, pewnie nie wierzycie w to, że Mariusz w ogóle jest. Otóż Mariusz jest, schowany po jednym z koncertów, gdzie Mariusz również był schowany z takim dosyć grubym filarem. Podszedł do nas taki pan i głosem nieznoszącym przeciwu mówi: teraz wiecie, koncert całkiem fajny, spoko. Tylko czemu wy oszukujecie ludzi? No nie było nam, ale w jaki sposób oszukujemy? No bo gracie z playbacku, no co powiedzieć, że gracie z playbacku, to by nie było problemu. Mówię, no, wydawało mi się zawsze, że robimy tak dużo błędów, że coś mi nie nagrał. Okazało się, że pan starał się mi udowodnić, że były takie momenty, w których ja nie grałem na gitarze, a gitara była słyszalna, a to był już tylko za filarem, którego pan nie widział przez cały koncert. I stąd ten zarzut, że gitara, prawda, jest odtwarzana z jakiegoś nielegalnego źródła. Nie mam was nielegalnych źródeł, Mariusz rzeczywiście jest w chwili kości, schowany dzisiaj za pięknym obrazem, który otrzymaliśmy od Jarka. I za swoim telewizorkiem, i za swoją gitarą, i w ogóle w kąciku Mariusz zawsze się tak bardzo ładnie nachował. Niemniej jednak jest w stanie wyłonić tablicy, gdyż trzeba ratować nas wokalnie. Mariusz swoim niskim głosem zaśpiewa państwu opowieść Wiesławy Kwinta, Koczan. O chlebie takim, jaki on kiedyś był. Chleba naszego poprzedniego na nim. Thank you.
Wszystkim dziękujemy, Grania. Na pożegnanie chcieliśmy zagrać piosenkę, którą dedykujemy tutaj naszym gospodarzom, Jackowi, Sebastianowi, Paulinie, całej ekipie, wszystkim dziewczynom, które tutaj pracują w zajeździe pod Caryńską, na to, żeby nam wszystkim tutaj było jak w naszym drugim Beskidzkim, drugim Bieszczadzkim domu. Piosenka autorstwa Jarka Timurega-Wrysia, piosenka z projektu ze starej szuflady, którą również mam nadzieję zaśpiewać tutaj dla gospodarzy od nas wszystkich. Drugi Beskidzki dom. Bieszczadzki, dzisiaj będzie Bieszczadzki. Jest takie miejsce, już od lat mi dobrze znane. Przywołanie ciszy, liści kukur, wniosą się w nagarę. Tu gościem jestem, a w środku gospodarze. Zamieszkuję tam wraz ze mną, pod przedziwnej ścianę. To mój drugi, rodzinny własny dom. Gdzie zniknąć zakochanych. W związku z tym dość tradycyjnie pozostaniemy na scenie i od razu zaczynamy. Chcielibyśmy, żeby ten bis był takim płynnym przejściem w część śpiewankową naszego dzisiejszego wieczora. Sprzed nas wiele osób, które pięknie grają, pięknie śpiewają różne pieśni i powoli chcieliby się zanurzyć w tę część bieszczadzkiego wieczoru, która zawsze następuje mniej więcej właśnie koło takiej godziny, kiedy cichną, gasną, że tak powiem, wszystkie rzeczy związane z prądem, zapalają się świeczki, gasną głośniki i z instrumentów się wydobywają żywe dźwięki, które wypełniają różnego rodzaju gościnne placówki. I piosenka, którą chcieliśmy wam właśnie w tym wykonaniu bisowym zagrać, będzie takim delikatnym przejściem w takie właśnie wspólne pośpiewanie gdzieś po przegrupowaniu, pewnie już na górnej sali. Czyli na pożegnanie tej części oficjalnej dzisiejszego wieczoru, wieczorem. Thank you.
nie wystarczy nas na to milczenie i płacz za umarłym czasem. Rosną na ścianie w ogień schodzą cienie, obce odeszły, zostały nasze. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie. Artyści, jak i pomysłodawcy tego prezentu dla nas już zdradzono w internecie, że dostaniemy taką gitarę i jeszcze moc nie mogliśmy się już doczekać. Proszę z tego, tak?
Jak słyszycie na osobach mówić, jak nie mogę sobie to rozpływać. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam was pewnie na górze. Za chwilkę dość spontanicznie rozpoczną się nocne śpiewy bieszczadzkie. Mam nadzieję, że ci z was, którzy mają siłę, którzy nie przejechali z bardzo, bardzo daleka dzisiaj, wezmą udział w tych właśnie śpiewankach. My, jako Czyszaki, ślicznie wam dziękujemy za ten niesamowity koncert i jutro wracamy z 20 zupełnie innymi piosenkami.